Witam, panie i panowie, Sodwidro z tej strony waszych ekranów i witam ponownie w Spyro Year of the Dragon z Reignited Trilogy. Tym razem gra już jest po polsku i najprawdopodobniej zostanie po polsku do końca całego let's playa. Dużo nie pograłem, pograłem odrobinkę, zdobyłem parę, a konkretnie chyba 3 jajka od czasu pierwszego odcinka, od czasu pierwszego streamu. Także mamy jeszcze jedne drzwi do otwarcia w tym pubie i zobaczymy co dalej. Jeśli dobrze pamiętam, gra zawiera 4 huby, a więc będzie po czym sobie hasać. No i tutaj jest nasz ostatni chyba. Ostatnie nasze wrota. Hurra! Portal znów działa! Do zobaczenia na plaży! Jej! Idziemy na plażę. Na plaży! Miałem powiedzieć, że na plaży słońce w dupę praży. No ale, jak widać, jesteśmy pod wodą! Świetnie, bo przecież wszyscy uwielbiają levele pod wodą. Super. Co tam masz do powiedzenia, Foko? Kiedy mnie nie było, kumple zwinęli łódź podwodną nosorogów i zaczęli szaleć. A potem rozbili się na stercie skał. Nie wiem czemu, ale ich wyczyn nie spodobał się nosorogom, które no co ty nie powiesz? Za tobą. Zebrali im łódź, rozbili ją, z tego co rozumiem, i ich wyczyn nie spodobał się właścicielom łodzi. Ciekawe dlaczego. Okej, to będzie ciężki poziom. To będzie bardzo ciężki poziom. Chociażby dlatego, że nie mogę absolutnie używać ognia. Tyle co mogę dowalić z główki. A i tak zastanawiam się, jak Spyro może oddychać pod wodą. Jeśli dobrze pamiętam, to była zdolność, którą się dostawało w drugiej części, a więc to nie tak, że to nie jest, to jest kompletnie bez sensu, bo to niby jakaś tam magiczna zdolność jest, że on może sobie pod wodą cały czas oddychać bez większych problemów. Ała, a ty to kto? To kaczka. Ktoś we mnie, a ten we mnie strzelał. Gaugan jeden, chodź tu. Gdzie jesteś? O, dobra. I teraz szukamy przejścia dalej. Na pewno jest tutaj. A, jest. Au. Wiem, że zdążę. Chciałem być szybszy niż pocisk. Ale nie jestem. Nie jestem jak Superman. To Superman był szybszy niż pocisk. Kaczka! Jest kaczka. Kaczka jest zdrowa. I smaczna. O, nie, tylko nie beczki. Zapomniałem kompletnie już o 3/4 rzeczy z tej gry, tak na dobrą sprawę. Można powiedzieć, że odkrywam wszystko na nowo. I znajduję jajka! Jason! 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 Nie jest... Jason to nie jest taka ikona jak Sean! Ale blisko. Aaaa, proszę mnie nie tykać. Au. Mogę go... Aha, mogę go po prostu ogniem zdzielić, też jest dobrze. Ej, ała! To nie jest Donkey Kong, halo! Jo! Zbieraj sobie swoje beczki. Tak samo. Dają, że są
jak Kong, jak DK. Nie. I o to chodzi, ale znowu straciłem Sparksa. Nie lubię tracić Sparksa. Jest! Mam Sparksa z powrotem. Bo znalazłem kaczki. Nie, wiem, że kaczki są dobre. Kaczki chcą pomagać. Au. Nieoczekiwane sposoby, to prawda. Na nieoczekiwane sposoby, to prawda. Ała. Sio. Stamtąd przyszedłem? Nie, stąd przyszedłem. Chyba. Tak. Co masz do powiedzenia? Aby szybować dalej, zawiśnij w powietrzu. Zrobisz to, wciskając akcję pod koniec szybowania. Aby polecieć dalej, pod koniec szybowania wciśnij... Okej. Tobie tylko po prostu o to chodzi. No to Hunter już mnie tego nauczył. Dzięki, Zoe. Dobra, nie próbuję tego już więcej, przynajmniej na razie. Dalej. Nie wiem, ile światów przejdę w tym odcinku. Jo. Ale myślę, że... Dwa, może trzy minimum. W pierwszym odcinku przeszedłem chyba trzy albo cztery światy nawet. Więc myślę, że tak trzy na odcinek to będzie tak może trochę za dużo. Pewnie to stąd miałem iść, nie stamtąd. Oczywiście, że stąd miałem iść. Nawet kaczka, wracaj tu. Jej, Sparks ma znowu pełnię zdrowia. Czy on, przepraszam? Nie, on bije patelnią chyba, tak? Czemu ty bijesz? Albo szpadlem? Padlolizer? Może? O, kolejny level chili. Zaraz tam pójdziemy. Tylko chcę jeszcze zobaczyć, co się jest tutaj. Mogłem to zrobić wcześniej. Tak, jest! No, no. Proszę. Chodź tu! Wracaj tu! Nie trafi... A, trafiłem go! O. Może nie. Teraz trafiłem go na bank. Dokąd teraz? Kaczko! Zdobyłem punkt umiejętności. Zabiłem kaczkę. Ile razy mam powtarzać, że kaczka jest dobra? O, śmiornica trzyma jakąś wydrę, fokę. Cholera wie, co to jest. Foka. Mój plan zadziałał. Potrząsając mną, ta tępa ośmiornica opuściła klucz. Teraz mogę uwolnić kumpli. Jej! Dajcie jajka. Moczę jajka. Nie chcę innych. Zapomniałem ci powiedzieć. Jeden z nosorogów miał to jajo w pudełku na... Jej! Kręcią! O! Chodziak. Część z nich wygląda jak potwory z Potworów i Spółka. Tylko, że w wersji dziecięcej. Nie wiem, co to jest, ale chcę tam wejść. Miałam dla ciebie smocze jajo, ale wykorzystałam je, żeby przetestować nowy, ultraszybki kanał przepływowy. Dobra wiadomość, jajo dotarło do końca bez zabraśnięcia. Zła wiadomość, nie ma... Tunel jest pełen nosorogów i dryfujących min. Aby odzyskać się, trzeba pokonać dosłownie każdego nosoroga w... Dzięki. Pomogłaś. Nie wiem nawet, czy to nie był czasem Poka facet. Jak masz na imię? Nie wiem.
Dzięki. Ważne. Pa! Geniusz! 10 na 10! Najlepszy... Najlepsza rzecz, co mogła się, która mogła się stać. Wlazłem na minę, bo uznałem, że to będzie dobry pomysł. To jajo miało nadspodziewane dobre parametry w zakresie dynamiki. Nie wiem, ile to było prób. Od teraz wszystkie łodzie podwodne będą miały kształt jaja. Piuk! Następny jest chory. Nie wiem, ile to było prób, ale to było zdecydowanie za dużo prób. Dobra, nie byłem jeszcze tutaj. Nie byłem tutaj, tylko nie byłem. Szedłem, albo właściwie nie płynąłem tędy. Możemy już wrócić do domu. A ile jeszcze? Jeszcze 3 jaja. I prawie 150. Prawie 150 kryształów. Dobra, to stąd wypłynąć. I w takim wypadku szukać dalej. No i teraz cały level poświęcony Shili. Moi kumple starają się zdobyć fortecę nosorogów. Chętnie się przyłączę. Uwielbiam zapach spalonego nosoroga o poranku. Brakuje mi tego australijskiego akcentu z angielskiej wersji. Ale też trudno byłoby jakikolwiek akcent zrobić nam. Do... To jest typowy akcent dla... Hej, Sheila! Nosorogi zbudowały na naszej plaży fortecę. Mamy zamiar puścić ją z dymem. Potrzebujemy twojej pomocy w pozbyciu się wieżyczek. Odpalamy bombę, upewnij. Dobra, używając skoku z obrotu, niż działa zanim wybuchnie bomba. Zara! Jakie, jakie działa? Jakiego skoku z obrotu? Halo? Co ja robię? Mam wszystko. Czasu zostało. Wiedziałem, co mam robić. I nie mam Sparksa. Au. Tylko parę sekund. Nie. Tak! Jupi! Dobra, to nie powinno być skoku z obrotu, tylko skoku z wyskoku, to po pierwsze, a po drugie się był Sparks. O nie! Kolejna runda skakania po... Tak, mam jeszcze 12 żyć. Aż now. Go! Wskoczysz na górę! Prosio. Trójkątem. Albo ja nie umiem, chyba że tam jest napisane z wyskoku, ja przeczytałem z obrotu, więc... Jeśli tak, to brawo dla mnie. Ej, Jusiu! Ogarnij, tak?
Jo. No. Halo. Dobra, to co robiłem wcześniej było znacznie... Miało znacznie więcej sensu. Szybciej, szybciej, szybciej. Przepraszam, ale państwa tutaj nikt nie zapraszał. Ktoś mi może wyjaśnić, jak to się stało. Nieważne. Ostatnia wieża... Jest! Stało się! Wow! Nie wierzę, że udało mi się przeżyć taki wybuch. Na szczęście... Jej! Molly! Nadal są słodkie, ale... Nie wiem, nie tyle razy. A, dzięki, kłapacz. Tego masz na imię kłapacz. Kaczko! Wracaj tu! Druga kaczka! I jeszcze jedna kaczka. I Spark zwraca do w pełni zdrowia. Jajo, Jared! A większość z nich się zachowuje w ogóle jak psy bardziej niż jak... niż jak smoki. Ale z drugiej strony jak... ogląda się jak wytresować smoka, to hej! Czerbatek też się zachowuje jak pies. A jest smokiem bez dwóch zdań. Rozumiem, Spark, że stąd wybywamy. Okej. Wow! Świat lecisz, kolego. Jej, udało się! Kolejny taki... Nigdy byśmy się nie rozbili, gdyby Sal nie zaciągnął ręcznego podczas zawracania w odwróconej beczce. Okej, zacznijmy od tego, jak on zrobił statkiem kosmicznym odwróconą beczkę. To w sumie to głupie pytanie. Jak można nie zrobić statkiem kosmicznym odwróconej beczki? To jest znacznie lepsze pytanie. Dobra, Sparks, gdzie idziemy? Tam idziemy. Oni tu rzucają. O, ja się tego nie pozbyłem wcześniej? To ci nowość. Ej, kolejny sekretny fragment poziomu. Parę rubinów i kolejne tajemnicze, magiczne przejście. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Nosorog Bluto wyzwał nas na pojedynek. Nasza motorówka przeciw jego atomowemu rekinowi. Jeśli wygramy, odbierzemy... Jak chcesz roz... Super, powodzenia! Tylko pa... Okej, okay, walczymy z atomowym rekinem. Albo ścigamy się z atomowym rekinem, nie mam do tego pojęcia. O, to będzie złe. Może nie aż takie złe. Można wyskoczyć z tej... Chyba nie, nie można wyskoczyć z tej łodzi. Nie mam już rakiet. Teraz mam. Boję się. Nie, to moje. O. O nie. O nie. Nie, w szlak.
Ej, co to ma być? Nie ma naprawiania w trakcie. Pobite gary. Halo. O, to było blisko. Zdecydowanie za blisko. Głupia kamera. On mnie go... Szlak! Sterowanie jest beznadziejne. Jej, ale i tak wygrałem. Wow, pierwsza porażka w karierze Bluta. Smoki to utalentowane... Dawaj jajo, Jackie! To wygląda jak, nie wiem, z pięć innych. Ej, każdy ma ograniczoną wyobraźnię. Tak wymyślili całkiem sporo też i nowych różnych atrakcji, różnych wizerunków innych smoków i tak dalej, które możemy spotkać w pierwszym i drugim Spyro. Głównie w pierwszym. Także mają ode mnie taryfę ulgową za to, że nie chciało im się myśleć na temat, ile jeszcze możemy różnych rodzajów dzieci, smoków tworzyć. Biorąc pod uwagę, jak dużo przecież już mamy 25 jaja, nawet nie przyszedłem jeszcze całego pierwszego świata. A światy są 4. Piłka jest 1, bramki są 2. Ej, poziom ukończony w 100%. Woohoo! Znaczy, że tak, mam wszystkie jaja, mam wszystkie kryształy, wszystko. Jestem z siebie zadowolony. A więc do domu. To już są wszystkie 4. Znaczy, nie wiem czy 4, ale to na pewno 2 drzwi było do otwarcia za pomocą iluś tam posiadanych jaj. Otworzyłem jedne i drugie, zbadałem jedne i drugie, a więc... Nowy świat! Proszę, nowy świat! W kierunku balonu. Tak! Balon! Okej. Jej! Moi przyjaciele! Nie tylko. Wystarczy chyba, jak wskoczysz do środka. Nie mam pojęcia. Wpadłem tylko z powodu ciasteczek. Dzięki. Pomogłeś. Skakuj na pokład, kiedy tylko zechcesz, Spyro. Okej. Nie! Stań tutaj. Gdzie nie lecę jeszcze? Chciałem porozmawiać ze wszystkimi. Balon zabierze cię do cudownego podniebnego klubu Tiki. Wskakuj, gdy będziesz gotowy. Podniebnego klubu Tiki. To brzmi źle. Balon czeka, proszę pana. Zapraszam. Okej. Ila. Balon zabierze cię w pobliże czarownicy, Spyro. Możesz też wykorzystać go, by wrócić tu, kiedy tylko zechcesz. Chętnie. Dobra, to lecimy. Grody Południa, nowy świat. Jaj. Podróż do Lochbaza. Baza Astrala? A może tego baza, który... Co on robił? Był hostem teleturnieju. Znacie taką grę? Baz? Słuchaj uważnie, Turna Smarkulo. Pytam cię już po raz ostatni. Dlaczego nie pozbyłaś się tego upierdliwego smoka? Starałam się go wystraszyć, wasza wysokość, ale on niczego się nie boi. Nie boi się? Nie boi się! To po co ja cię szkolę przez te wszystkie lata? Musisz użyć magii! To księga zaklęć. Wyczaruj potwora i załatw smoka! Mam go zabić? Nie obchodzi mnie, co zrobisz, Smarkulo. Po prostu się go pozbądź. Nie obchodzi mnie, co zrobisz. Możesz go wysłać na Jamajkę. Ważne, żebyś się go pozbyła.
Nie możesz mnie tu więzić w nieskończoność! Ej ty! Zabierz mnie stąd! To nie do przyjęcia! Ty! Chodź tu! O, jaki... taki chętny! Ojej! To się nie udało. Ki diabeł! To też szczególnie te małe łóżka. Jest nasz pierwszy boss. Chyba. Kiedy usłyszałam, że czarownica planuje cię zabić, uznałam, że nie ma chwili do stracenia. Spokojna głowa. Ta stara ropucha nie ma z nami najmniejszych szans. Jej, sila mi pomoże! No to jedziemy! Oj nie! O, przepychanka! Oho! Oopsie daisy! Sio! Nie! Nie w tą stronę, ale i tak uniknąłem. Wow, okej, okay, tego się nie spodziewałem. Powinienem... aj! Okej, okay. O, owca! Już owca, gdzie jest owca? Szla... okej, okay. Spodziewałem się, że... boss ze Spyro będzie aż tak... irytujący. Jesteśmy mniej więcej... jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy poprzednio. Owca! Wynoś się! Grubasie. A... tak, mogłem się tego spodziewać przecież. I teraz! Jest, wyczułem go. Okej, teraz trzeba poczekać, tak. Aj, powinienem być bliżej niego. Teraz! Mam cię! Jeszcze dwa ciosy, więc zobaczymy, co teraz nowego wymyśli, bo na pewno to... ła, jeszcze nie jest koniec jego sztuczek. Dobra, na razie ogień. Oj, teraz... strzela ogniem! Ta cwaniak. Dobra. To zrobimy inaczej. Chodź, kolego. Opa! Powinienem to było zrobić już dawno temu. O nie, o nie, o nie. Aaaa! Siu! A, Spyro ma za słabe walnięcie głową. Tak! Aj, niestety. Raz, dwa, trzy! Biegnij! Dobra, spróbujemy dokładnie tego samego co poprzednio. Już tu! A, tylko jeszcze jak mu w niego trafił. Uważnie!
Nie, au! Prawie. Nie wierzę w to, no. No, teraz... Jeszcze nie? Teraz już po nim, dobra. Gburek. Ej, to było nowe, to było unikalne. Tego nie widziałem. Poziom ukończony w 100%. Dzięki, Shilo. Pa. Ej, ogrody południa. Tak, a ja oczywiście chciałem wleźć z powrotem do balonu. To co za jego moście. Nawet fajne obrazy. Dobra, smoku. Przetrwałeś nadspodziewanie długo, ale nie masz pojęcia, jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają. Radzę ci brać pachę znalezione jaja i tego wyleniałego kocura i zabierać się do domu, póki jeszcze możesz. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro. Tak, jasne, jasne. Dzięki, ale nie skorzystam. Ale fajowy efekt. Pyro sobie jeździ po tafli lodu. Ciekaw jestem, co się stanie, jak będę próbował szarżować. Absolutnie nic. Ogień to ogień. Aj, kolejne jajo. Migacz. Dobry pies, siad. Waruj. Zostań. Tam jest kolejny. A, w sumie czemu nie? Golowy szczyt. Fajny nowy świat. O, ale biało. Czego się spodziewałem po lodowym świecie? No, dokładnie rzecz biorąc, w lodowym szczycie, ale. Ej, miś! 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 Miałem dziś łowić znakiem przeręblu, ale nosorogi zablokowały ścieżkę i nie mogę się przedostać. Próbowałem porozbijać bloki, strzelając z działa, ale to działo nie strzela prosto. Od rana. Mam strzelać z działa? Już to lubię. Dawaj. Bum. Bum. Jej. Trafiony. Dobra, teraz rozwalmy przeszkody. Kolejnego ptaka. Chodź tu, ptaszku. A nie. Chodź tu. No, pierdliwy ptak. No, wreszcie. To się da. Tak, to się da rozwalić. O, pir. Chciałem zapytać dokąd. Co obwiesz, kapitan obwiesz? Dobra, Bob, teraz możesz iść i razem z Dagiem łowić. A to jest jeden z tych, którego trzeba. Temu trzeba. Au, przywalić. Serio? O nie, o nie, o nie, o nie. Jo. Mamy go.
O. A, to dobrze nie wygląda. Dobra, dobra, żyje. Jakoś żyje. Chyba ten lód ma... Może się nie ma zniszczyć? Czy ma? Opaj! I kolejne kryształki. Co? Co to za rakieta? Paliłem! Okej, okay, tam jest jajo i tam są kryształki. Tam jest wszystko, czego potrzebuję. Zabić ptaka. Łap gołębia, łap gołębia. Wracaj tu. Co za dziad? Aj. No, dało się, dobra. Można go zostawić w spokoju. W sumie już go nie ma. Aha. Jak ja mam tam wyjść? Pewno nie tak. Że będę musiał podlecieć z którejś z platform albo coś. Tak, na razie nie widzę innej możliwości. Dobra. Pójdźmy. O, tam jest jeszcze. Tam jest jeszcze skrzynia, którą trzeba zniszczyć działem. Nie zauważyłem. Spróbujmy, nie. A, wiedziałem. Wiedziałem, że trzeba ją zniszczyć działem. Wiedziałem też, że... Nie umiem latać. Nie umiem nawet szybować. Pyro umie. Ja nie. Okej, okay, idziemy dalej. O, dobra, na szczęście to starczyło. Właśnie. O, ile tego? Panowie drodzy. Trzy kule śnieżne. Zjecie dwa i zjecie dwie i będzie was brzuch bolał. Skup się na grze zamiast na głupich żartach, z których i tak nikt się nie śmieje. Może jedna osoba. Ja jestem, a tu jestem. Aha, bo jeszcze zanim umarłem, to akurat mnie krówka zębuszka złapała. Krówka Zoe. Swoją magiczną różdżką. Na całe szczęście jestem tutaj. Tam coś jest z tyłu. Ja to wiem, ja to widzę, ja tam idę. Dobrze, dość. Maynard! O, to jest taki jak ja, mi. Zresztą jestem trochę śpiący. Przepraszam. Prawda, tego... Głupi ptak. Kaczko! Kaczki są motywem przewodnim tego odcinka.
Nie. Dobra. Teraz widzę kolejne działo, widzę kolejnego ptaka. Ty akurat jesteś najmniej straszny z tego wszystkiego, kolego. Chciałem tylko powiedzieć, że mam ponad 1700 kryształów, a Moneybags ostatnio nie chciał żadnych kryształów ode mnie i trochę się niepokoję. Moneybags zwykle chce kryształy ode mnie każdej porze dnia i nocy. Ciekaw, jak on się nazywa w polskiej wersji językowej, tak swoją drogą. O, trafiłem go. Czekam, gdzie bądź już teraz. Trafiłem, dobra. To jest do rozwalenia z główki. Wiem, że mam wrócić tam, mam taką nadzieję. Tak, okej. Na razie kaczek więcej nie potrzebuję. Dobrze, już prawie wszystko wyzbierałem. To się dało! I to była misja samobójcza. Fakt, że mnie nie trafili, uznaję za 100% szczęścia, 0% skilla. Właściwie dorzućmy do tego nawet 110% szczęścia. Minus 10% skilla. Kolejne dział? Okej, lubię strzelać z dział. Mam nic przeciwko działom. To jest jeszcze jeden. Chodź tu. Kogo ja strzelam? Gdzie ja strzelam w ogóle? Ważnie. Dziękuję. Okej. Teraz nie wiem, czy chcę tam wrócić, czy nie. Czy najpierw zjedźmy to do końca, bo tutaj jest ktoś. Poustawiałem rano lodowe bloki, żeby Bob nie miał szans dotrzeć do Przerembla pierwszy. Jeśli chcesz sprawdzić, jak się z niego łowi, pożyczę ci swój sprzęt. Dzięki. Cześć. O, nie płacz. A tak przy okazji, nasza gondola jest zawsze do... Okej. A, dzięki niej mogę wrócić tam. Okej. Dobra, czyli tak, tam na dole było coś, tutaj było coś, wszędzie jest coś. Ta gra nie zwalnia ani na chwilę. Wszędzie coś, cały czas coś się dzieje. Okej, zaraz tam pójdziemy, tylko muszę zobaczyć. A, to jest ten, okej, to dalej. Okej. A i stąd mam doskoczyć tutaj, okej. Dobra. Jesteśmy tutaj i Riz! Czy on miał czapkę? Nie. To była czapka, czy to były rękawiczki na każdym uchu po jednej? Tak czy inaczej wyglądał całkiem zabawnie. Kaczka!
Dobra. Tutaj na dół trzeba jakoś wejść. By wejść na dół, zgaduję, że tam trzeba zniszczyć lód, który tam był wcześniej. Czyli tutaj. Ale nie mogę skakać, czyli musiałbym pewnie wrócić tam. To chwilę zajmie. Przez chwilę się przestraszyłem, że Spyro spadł z tej gondoli. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, to teraz musimy iść tutaj. O tutaj. Bidu bidu. Tak jest. I do wody. W sumie to dobrze, że jest nielimitowany czas oddychania pod wodą, bo Spyro, mimo że nie ma najgorszych tych sekcji wodnych, po prostu u mnie kamera lata jak szalona, bo ja nie umiem się z nią odnaleźć. To mimo wszystko nie jest aż tak źle. Całkiem przyzwoicie. Ale no jednak nie wiem, co ja mówię. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Dobrze, że jest nielimitowany czas oddychania pod wodą, bo mogłoby to się źle skończyć. Dobra, i teraz całe kółeczko od początku. No, musimy wrócić tam na górę. Znalazłem money bag za niechcący. Zapraszam, Spyro. Aha, bankier po prostu. Za tymi drzwiami skrywa się najlepszy show wszechświata. Zgadza się. Tańce na lodzie. Akurat mam bilety na cały sezon, ale musisz się szybko decydować. 500 klejnotów. Dobra. Zawsze wiedziałem, że kulturalny z ciebie smok. No, śmiało. Mamy 3 z 6 jajców. Jej, jesteśmy z powrotem w domu. Mamy zaliczone kodowe szczyty. Tak, kodowy szczyt. I myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Także dajcie znać, jak wam się jak na razie podoba. Ja jestem zauroczony cały czas, bardzo, bardzo sympatycznie mi się gra w tą grę i po polsku wcale nie jest tak źle. Mam owszem sentyment do wersji angielskiej, ponieważ no, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, to była ta wersja, z którą ja się zaznajomiłem. Natomiast nie jest zły polski dubbing, muszę przyznać, jest w porządku. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to nie jest dubbing robiony przez Sony dla ich własnej produkcji. Aha, i skoro jesteśmy już przy temacie dubbingu, to od razu się zreflektuję. Crash Bandicoot nie ma polskiego języka. Wydawało mi się, że ma, ale po zakończeniu poprzedniego odcinka, po zakończeniu streamowania, to sprawdziłem i niestety, ale nie miałem racji. Crash nie ma polskiego języka na PlayStation. A to dziwne, bo byłem święcie przekonany, że ma, a jednak no nie ma. Dobrze, także bardziej już nie przedłużając, w kolejnym odcinku zapewne przejdziemy przez resztę światów, które są w tym segmencie, i pokonamy kolejnego minibossa. I myślę, że potem będziemy już robić taki jeden hub, jeden ten węzeł, no bo to mam, na razie biegam po takim węźle, te południowe ogrody to jest taki węzeł, także myślę, że będziemy robić po jednym węźle na odcinek, może po prostu albo po około 3 światy na jeden odcinek. Dobrze, w takim wypadku nie będę już
jeszcze i jeszcze dogadywał, więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Na razie.